Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku powiem Państwu, w jaki sposób w 2 dni zahamować chorobę autoimmunologiczną oraz jej objawy. Dowiedzą się Państwo także, dlaczego leki konwencjonalne niosą ze sobą ogromne zagrożenie dla Państwa zdrowia i po trzecie pokażę Państwu dowody na to, że takie leczenie naturalne po prostu działa. Ale ponieważ jestem lekarzem, a lekarze, którzy mają odwagę mówić prawdę, mają bardzo pod górkę, mówiąc tak najprościej, oświadczam, że wszystko, co usłyszysz w tym filmie, jest poradą niemedyczną, niezobowiązującą. Abyśmy mogli w pełni zrozumieć dzisiejszy odcinek, muszę zaprosić Państwa na początku do tablicy. Co jest odpowiedzialne za powstanie reakcji autoimmunologicznej? Limfocyty TH są odpowiedzialne za pobudzenie odpowiedzi immunologicznej i możemy je podzielić na różne podgrupy. Limfocyty TH0, 1, 2, 3, M oraz 17. Dawniej sądzono, że to zaburzenie równowagi między limfocytami TH1 oraz TH2 wywołuje choroby autoimmunologiczne. Niemniej jednak po latach odkryto ogromną rolę limfocytów TH17 w wywoływaniu chorób autoimmunologicznych i autoagresji. I to właśnie poprzez zahamowanie limfocytów TH17 jesteśmy w stanie w naturalny sposób pozbyć się objawy choroby autoimmunologicznej. Szanowni Państwo, mamy dwie rośliny, które są w stanie w efektywny sposób bez powikłań zahamować działalność limfocytów TH17, które są odpowiedzialne za objawy choroby autoimmunologicznej. I zanim powiem Państwu, w jaki sposób użyć tych roślin, dam Państwu dowód na to, w jaki sposób osoba chora na chorobę autoimmunologiczną, a dokładnie na stwardnienie rozsiane, pozbyła się objawów stwardnienia rozsianego bez użycia drogich syntetycznych leków. Na portalu YouTube możemy odnaleźć kanał Życie Cię Kocha. Prowadzi go pani Agata, chora na stwardnienie rozsiane od 2007 roku. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia na temat leczenia tymi dwiema roślinami. Ludzie o tym nie wiedzą, a szkoda, nie pamiętam, skąd ja się o tym dowiedziałam. Coś mi się wydaje, że może doktor Skoczylas, może... Tak, to ja nagrałem ten film, jednak z dziwnych względów wszystkie moje filmy mówiące prawdę są usuwane. Pozdrawiam, doktor Marek Skoczylas. Jakiś artykuł w internecie? Nie wiem, ale przetestowałam to sama w momencie, kiedy miałam rzut na osłabienie prawej strony ciała i kłopoty z chodzeniem i... Pomogło mi to. Nie musiałam iść do szpitala. Tak się bałam, że będę musiała iść do szpitala i będę miała miesiąc z głowy. Potem dochodzenie do siebie po sterydach. Nic takiego się nie stało. Pomogło mi to. Naprawdę mi to pomogło. Są w internecie artykuły, jeżeli chcecie. Jeżeli ktoś chce, mogę zalinkować. Szanowni Państwo, te dwie rośliny, które są w stanie pohamować reakcje autoimmunologiczne, to zioło Changshan oraz hortensja. Dlaczego? Ponieważ zawierają w sobie alkaloid, który nazywa się febryfugin. Febryfugin jest konkurentem proliny i hamuje działanie zapalne limfocytów TH17. Prolina aktywuje pewne procesy, które tworzą interleukinę 17 i tworzą proces zapalny, natomiast febryfugin jest przeciwstawny do proliny i hamuje tę reakcję, tym samym autoimmunologiczna reakcja i reakcja zapalna jest niemożliwa. Dzięki temu na przykład w obrębie mózgu w stwardnieniu rozsianym nieatakowana jest mielina i tym samym pozbywamy się objawów. Leki konwencjonalne niestety niosą za sobą pewne ryzyko dla naszego zdrowia i rozpocznijmy od leków podstawowych, czyli od tak zwanych steroidów, które pacjenci bardzo często określają mianem sterydów, co nie jest niestety prawdą. Podstawowym lekiem stosowanym na przykład w przypadku rzutów stwardnienia rozsianego jest metyloprednizolon, który jest glikokortykosteroidem. Dlaczego podstawowe leki stosowane w przypadku leczenia chorób autoimmunologicznych są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, ponownie musimy przeprowadzić się do naszej tablicy. Glikokortykosteroidy jako leki pierwszego rzutu mają zdolność do hamowania całego układu immunologicznego. Hamują nie tylko działalność limfocytów TH, ale także limfocytów TC. Można powiedzieć, że hamują większość układu immunologicznego. Natomiast limfocyty TC są nam potrzebne do niszczenia nie tylko bakterii czy wirusów, które znajdują się w naszych płynach ustrojowych, ale są nam także potrzebne do niszczenia komórek nowotworowych. Zatem hamując cały układ immunologiczny, bez wybiórczego hamowania limfocytów TH17 hamujemy objawy choroby autoimmunologicznej, natomiast jesteśmy bardziej narażeni na powstanie chorób nowotworowych, wirusowych czy bakteryjnych. Potrzebę stworzenia leków, które w selektywny sposób będą hamowały układ immunologiczny zauważono już dawno temu. I tak oto powstało wiele leków, na przykład przeciwciała monoklonalne, takich leków jak natalizumab, które selektywnie hamują określone części układu immunologicznego, nie wpływając na te podstawowe części, które chronią nas na przykład przed chorobami nowotworowymi. I w żaden sposób nie opowiadam się za tym, żeby nie stosować nowych leków, na przykład przeciwciał monoklonalnych, natomiast
W polskich warunkach niestety stosowanie tych leków zgodnie z procedurami stosowanymi przez NFZ niesie za sobą ogromne ryzyko nawrotu choroby w dużo większym nasileniu. Co mam na myśli, mówiąc polski wzorzec leczenia? Szanowni Państwo, leki nowej generacji są bardzo drogie, a bądźmy szczerzy, my jesteśmy po prostu biednym narodem. Narodowy Fundusz Zdrowia, który refunduje leki nowej generacji, leki biologiczne, ma określoną pulę, którą może wykorzystać na leczenie chorób autoimmunologicznych. I teraz najlepiej o tym problemie będą wiedziały osoby starsze, ponieważ aby zakwalifikować się do leczenia nowymi lekami, trzeba wypełnić odpowiednią ankietę i w tej ankiecie zbiera się punkty, gdzie niestety jednym z większych problemów jest wiek. Nie wiedzieć dlaczego. Osoby, które są starsze, mają coraz mniejsze szanse na to, żeby zakwalifikować się do takiego leczenia i bardzo często w przypadku takich właśnie osób to leczenie jest kończone szybciej. To znaczy na przykład osoby leczone są przez 5 lat, a nie do końca życia. I tego typu leczenie w krótkim okresie czasu lekami biologicznymi, lekami nowej generacji jest bardzo niebezpieczne. A oto dlaczego. W 2017 roku w Amerykańskiej Akademii Neurologii opublikowano badanie prowadzone przez niemieckich naukowców. Przechodząc do wniosków tego badania możemy przeczytać. Nasze badania wskazują, że długotrwałe leczenie natalizumabem może wiązać się ze zwiększoną patogennością komórek TH17, co może wyjaśnić kliniczne zjawisko zwiększonej aktywności choroby po zaprzestaniu leczenia natalizumabem. Wniosek z tego płynie bardzo prosty. Jeżeli używamy leków nowej generacji, powinniśmy być bardzo ostrożni i powinniśmy planować leczenie lekami biologicznymi do końca ich życia, ponieważ jak wynika z najnowszych badań, leczenie czasowe może przynieść w długiej perspektywie czasu więcej złego niż dobrego. W jaki sposób przygotować hortensję do leczenia objawów choroby autoimmunologicznej? Najlepiej kupić sobie korzeń hortensji i zmielić go w młynku do kawy. Taką zmieloną hortensję wrzucamy do 250 ml alkoholu o stężeniu mniej więcej 80%. Wrzucamy tą hortensję do gotującego się alkoholu. Pamiętajmy tylko, żeby ten alkohol przykryć, ponieważ on w trakcie gotowania bardzo szybko paruje. I gotujemy w granicach 15 do 20 minut. Następnie mieszaninę tą odstawiamy na jeden dzień. Kolejnego dnia przecedzamy to i wlewamy do słoika i w taki sposób mamy intrakt, który działa na choroby autoimmunologiczne. W trakcie zaostrzenia choroby stosujemy 3 ml intraktu 3 razy dziennie. Jednak musimy pamiętać, że intraktu nie wolno nam stosować dłużej niż przez 2 tygodnie. Dlatego intrakt stosujemy tylko i wyłącznie w przypadku zaostrzenia choroby. Natomiast jeśli chcemy stosować hortensję długoterminowo, receptura przygotowania jest nieco inna i będę o tym mówił w następnym swoim odcinku o prawdziwych przyczynach chorób autoimmunologicznych. Szanowni Państwo, możemy się tylko domyślać, dlaczego tak jest, że nie stosuje się w pierwszej kolejności w przypadku leczenia chorób autoimmunologicznych tanich leków naturalnych, takich jak hortensja, gdzie w przypadku jednego roku leczenie hortensją może kosztować nas w granicach 200 zł, natomiast leki biologiczne nowej generacji kosztują nas od 50 do 250 tysięcy złotych na rok. Jak nie trudno obliczyć, w przypadku leków syntetycznych zysk jest prawie 1000 razy większy. Jest jeszcze jedna bardzo ważna zasada. Substancji naturalnych nie można patentować, natomiast leki syntetyczne, jeżeli opracuje je określona grupa naukowców, można opatentować i w szerokiej gamie czasu czerpać z tego zyski. Jeśli znasz kogoś, kto choruje na chorobę autoimmunologiczną, prześlij mu to wideo, może mu to po prostu bardzo pomóc.